Albert Speer był oskarżonym, który okazał chęć współpracy z oskarżeniem, żeby ratować życie. Chętnie dzielił się detalami tajnych nazistowskich planów na zakończenie wojny. Chcę pana spytać o zastosowanie gazów bojowych. Kto złożył taką propozycję? Dr. Goebbels. Józef Goebbels był szefem nazistowskiej propagandy. Jako zaufany członek wewnętrznego kręgu dzierżył władzę z Hitlerem do samego końca. Rozmawiali o wykorzystaniu dwóch nowych gazów, tabunu i sarinu. Oba te gazy były niezwykle skuteczne. Według naszej wiedzy nie chroniła przed nimi żadna maska. W Norymberdze po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Niemcy brali pod uwagę użycie gazów bojowych, tak jak w czasie I wojny światowej. Proszę opowiedzieć o przygotowaniach do wykorzystania gazów. Gazy produkowano w trzech zakładach, które pozostały niezniszczone aż do listopada 1944 roku. Pracowały pełną parą. W takim razie mieliśmy szczęście, że wojna skończyła się w 1945. Gdyby przeciągnęła się do 1946 czy 1947 roku, gaz prawdopodobnie zostałby użyty. Wstrząsające zeznanie. Ale zblednie w porównaniu z tym, jak wielkie było cierpienie w całej Europie. Program zawiera sceny drastyczne. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Wysoki Trybunale, wnoszę o przedstawienie dodatkowych dowodów w kwestii wykorzystywania obozów koncentracyjnych przeciwko Niemcom i innym narodowościom. Chcemy zwrócić uwagę Trybunału na mapę ukazującą system nazistowskich obozów koncentracyjnych w roku 1945. Proces jest pierwszą próbą ukazania złożoności machiny zagłady. Chcę zwrócić uwagę na traktowanie więźniów obozów. Wówczas szacowano, że wymordowano 5 300 000 Żydów. To liczba bliska tej, którą znamy obecnie. Moi koledzy przedstawią dowody. Proszę powtarzać za mną. Świadek Samuel Reisman jest Żydem z Polski. Przysięgam mówić tylko prawdę. Razem z rodziną uwięziono go w warszawskim getcie, zanim zabrano ich do obozu zagłady w Treblince. Proszę opisać obóz Trybunałowi. W moim obliczeniu przeciętnie ludzi zostało zabijanych od 10 do 12 tysięcy codziennie. Codziennie przychodziły transporty. Wszyscy musieli natychmiast rozebrać się do naga. Oczywiście, że to rozbieranie się odbyło się pod nachajkami Niemców, którzy pilnowali ludzi. Natomiast nadzy ludzie wszyscy musieli przejść uliczką do komory gazowej.
początku moja praca była tylko ładować ubrania po tych zabitych ludzi na wagon. Będąc w obozie przez dwa dni, przywieźli mnie moją matkę, siostrę i dwóch braci. Musiałem patrzeć się, jak ich prowadzili do gazowni. Po kilku dniach koledzy moi znaleźli dokumenty mojej żony i dziecka. Wszystko, co mi zostało z mojej całej rodziny. Tylko fotografie. Wiele rzeczy o Holokauście, które dziś uważamy za oczywiste, wyszły wtedy na jaw po raz pierwszy. Świadkowie mówili o zabijaniu, biciu i sadyzmie nazistów. Ujawnili prawdę o niewyobrażalnym koszmarze. Mogę opowiedzieć o dzieciach, które do obozu koncentracyjnego zostały przywiezione. Kiedy były największe gazowania Żydów, wyszło zarządzenie, że dzieci będą wrzucane do pieców krematoryjnych albo do dołów krematoryjnych bez gazowania. Wrzucali je do pieców żywe? Czy wcześniej jakoś je zabijali? Dzieci bywały rzucane żywe. Krzyk tych dzieci było słychać w całym obozie. Kiedy zeznania składali ocaleni z obozów koncentracyjnych, oskarżeni często odwracali wzrok lub zdejmowali słuchawki. Nie reagowali na dowody, chyba że dotyczyły bezpośrednio ich samych. Co mogli zrobić? Tylko kłamać i zaprzeczać. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie wiedziałem, co działo się w obozach koncentracyjnych, ani jakich metod tam używano. Ale widział pan filmy od początku procesu. Wie pan o milionach sztuk odzieży, milionach butów, 20 952 kg złotych obrączek. To wszystko zostawili wymordowani ludzie. Nikt panu nie powiedział, że to była ich własność? Nie. Jak pan sobie to wyobraża? Czuwałem nad niemiecką gospodarką. To nie obejmowało utylizacji starych ubrań i butów. Pytam o mord na 5 milionach ludzi. Führer musiał mieć pełną wiedzę, prawda? Moim zdaniem nie informowano go o szczegółach działalności obozów.